WORD w Szczecinie nie zmienił adresu. Nowa siedziba ośrodka znajduje się w tym samym miejscu co dawniej przy ulicy Golisza. Wygląda jednak zupełnie inaczej. Gmach wybudowany został na tyłach poprzedniego, powstawał 2 lata, jak zapewnia dyrekcja, był potrzebny, by w lepszej przestrzeni egzaminować zarówno przyszłych kierowców, jak i instruktorów. Zmiana jakościowa jest ogromna. Pamiętam słowa pana dyrektora Barańskiego, jak przejmowałem obowiązki, powiem delikatnie, żebym tego nie zepsuł. Pan dyrektor Barański troszeczkę inaczej się wyraził. Natomiast mam nadzieję, panie dyrektorze, że po tej prezentacji jednak nie zepsułem. Podczas prezentacji nowych pomieszczeń oraz sal podkreślano istotność tej inwestycji. W nowym budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego znajduje się m.in. sala konferencyjna na 250 osób, 5 gabinetów szkoleniowych i sala komputerowa wyposażona w 15 komputerów z ekranami dotykowymi. Wygodniej będzie nie tylko pracownikom, ale także egzaminowanym, którzy dotychczas na egzamin musieli czekać na niezbyt estetycznych korytarzach. Zgodnie z planem egzaminator przystępuje do przeprowadzania egzaminu praktycznego bądź egzaminu teoretycznego. Sala egzaminacyjna przeznaczona do egzaminu teoretycznego wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych oraz jedno samodzielne stanowisko dla egzaminatora. Zadowoleni z inwestycji są także przedstawiciele Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to również dla mnie jako marszałka odpowiedzialnego za infrastrukturę i za bezpieczeństwo również w ruchu drogowym chwila szczególna, bo w zasadzie kończąc drugą kadencję urzędowania doczekałem się siedziby godnej Metropolii Szczecińskiej. Jest to, myślę, ośrodek, który jest jednym obecnie z najlepiej pod względem infrastrukturalnych wyposażonych ośrodków ruchu drogowego w Polsce. Codziennie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywa się 130 egzaminów teoretycznych oraz kilkadziesiąt praktycznych. Nowa siedziba budowana była 2 lata, a całość inwestycji warta jest ponad 7 milionów złotych.